codziennie niskie ceny. Daj się zaskoczyć jakością produktów z Biedronki. Codziennie niskie ceny. Czymś pomóc? Widzi pan, chciałbym podnieść mu zawieszenie, żeby czuć się bezpieczniej. I może wyjmiecie tylne siedzenia, żeby powiększyć bagażnik. Ale gdzie się wstawcie, bo mam trójkę dzieci. A z zewnątrz chciałbym, żeby wyglądał bardziej terenowo, żeby był... O! Taki jak ten. Głośnia awaryjna Rzeczypospolitej Polskiej. O godzinie 22.56 nasz kraj został zaatakowany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Prosimy o niewyłączanie odbiorników telewizyjnych i radiowych w celu otrzymywania instrukcji nadawanych przez obronę cywilną. Należy zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak odzież i leki, i natychmiast udać się do wyznaczonych schronów. Wszelkie służby porządkowe są rozstawione na terenie całego kraju, aby wskazywać cywilom miejsce ewakuacji. W przypadku kontaktu z wrogiem, o ile to możliwe, nie stawiać oporu. Unia Europejska stoi po stronie Stanów. Nie szukajcie pomocy za granicą. Trwa mobilizacja wojsk. W przeciągu następnych godzin dojdzie do przemowy prezydenta Rzeczypospolitej.